Cześć, jestem Maguś i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Spor. I dzisiaj przechodzimy już do kolejnej fazy. Mamy tutaj masę bardzo szczęśliwych lagojadów, że w końcu mogą przejść do kolejnej fazy. Jaki okropny stwór epicki. Zupełna odwrotność w stosunku do tego, co widzieliśmy poprzednim razem, bo poprzedni był naprawdę piękny. Słuchajcie, ja przechodzę do fazy plemienia, a wy możecie przejść do zostawienia łapki w górę, jeśli odcinek wam się spodoba oczywiście. Lecimy bez zbędnego przyciągania, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak uda nam się potoczyć tutaj losy naszej postaci w tej fazie. Zanim jednak przejdziemy, musimy troszeczkę go edytować. Mamy niezbyt wiele, ale trochę punktów DNA mamy. Ja też powiem szczerze, że nie chciałabym go zbyt drastycznie zmieniać, bo podoba mi się taki. Myślę, że jako lagojad wygląda całkiem ciekawie. Ten ogonek z uszkodzonym elementem, wiecie, na końcu po prostu nie udało mu się tego jakby... Nie wiem, jak to nazwać, tego wyrzutu, trucizny, nie udało mu się zachować w walce, stracił, bardzo dzielnie walczył, ale no jak widzicie, teraz tak dość smutno wygląda, więc spróbujmy poprawić mu trochę nastrój. I ja bym tutaj postawiła w coś może bardziej wizualnego. Niestety zbyt wiele kupić nie możemy, ale może byśmy dorzucili mu te włosy, które miał tam wcześniej. Miał tutaj takie malutkie włoski, które w pewnym momencie gdzieś tam zniknęły. Także zostawimy mu taką czuprynę i te czułka, żeby mógł sobie, no, ich używać. W sumie te maczugosy i tak dalej, te wszystkie rzeczy sobie odpuszczamy. Jeszcze zobaczyłabym oczy, bo może warto byłoby zmienić mu oczy, żeby w tym momencie miał troszeczkę inne spojrzenie na świat. Niespecjalnie, ale zostawiam mu te oczy w tym miejscu, bo prawdopodobnie wiecie co, zamienimy. Zobaczmy, jak będą wyglądały te oczy. I coś mi się wydaje, że one mogą wyglądać troszeczkę lepiej. Trochę bym je powiększyła, bo są, wydaje mi się, za małe i obróciłabym troszeczkę w tę stronę. O! I myślę, że tak zrobimy. To będzie ta zmiana, która w naszym lagojadzie nastąpi. I myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy. Jesteśmy gotowi, żeby zawładnąć fazą plemienia. I to jest ten moment. Szczerze powiedziawszy, uwielbiam tą wstawkę. Pokazuję ją za każdym razem, gdy robię kolejną postać w spor, sama oglądam, bo uważam, że ona jest przegenialna. I jeśli jej nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia, bo to jest sposób, w jaki stwory zdobywają władzę. To jest taki, nie wiem, władczy patyk? Tak bym to może nazwała, bo od tego patyka zaczyna się wszystko. I to spowolnione tempo filmiku w tym momencie, to jest po prostu genialne. Możecie napisać, co o tym myślicie. I uwaga, uwaga. Ten epicki moment zepsuty przez spadek patyka na głowę. Ale jednocześnie sprawia to, że mamy nowy pomysł, nowy plan. Odpalamy od siebie patyk jak zapałkę, nie wiem w ogóle jakim cudem. Odkrywamy ogień i magicznie patyk zamienia się w laskę wodza. Także tak to wygląda. Bardzo sympatyczne. Gratulacje, za chwilę przejdziesz do fazy plemienia. Tak to wygląda. W ten oto sposób zostało zbudowane, właściwie cała wioska została zbudowana. Mamy zbudowany nasz dom, w którym wszyscy mieszkamy. Wódz oczywiście się będzie rządził. Mając już dach nad głową i władzę nad ogniem, wkraczasz w erę narzędzi i bębnów. Lecz uważaj, wkrótce na całej planecie powstaną inne plemiona. Zachowaj czujność. I w związku z tym, ja dwa odcinki temu bodajże zadałam wam pytanie na temat tego, jak będziemy się w tej fazie zachowywać. No i zdecydowaliście, że będziemy różnie się zachowywać. O, tutaj gadają o tym, jak powstają dzieci. Oczywiście nie będziemy im zbytnio mocno przeszkadzać. Nie podpalaj tutaj, co to jakieś marshmallowy tutaj robi pianki sobie nad ogniskiem. Nie, 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 słuchajcie, musimy zdobyć jedzenie. Zbierajcie jedzenie, wódz też. I jako, że w poprzedniej fazie mieliśmy w naszym stadzie stwora samotnika, on teraz jest naszym zwierzakiem. Także to jest też fajna rzecz, że ten stwór jakby zostaje z nami, on będzie znosił jaja, będziemy mogli sobie zbierać te jaja. No i tak to będzie wyglądało. My w międzyczasie mamy 15 jednostek pożywienia, to jest nasza kolejna waluta. Wcześniej były punkty DNA. O, jakaś wioska powstała. Byłam bardzo ciekawa, jakie plemiona powstaną. Okej, mamy tutaj jakieś dziwne żelowe małpiatki. Wyglądają rzeczywiście jak takie małpki z galaretki. Na twojej planecie powstało konkurencyjne plemię stworów z gatunku orangutan. I myślę, że to będzie pierwsze plemię, którego się pozbędziemy, bo wydaje mi się takie zbyt żelkowaty, żeby żyć na pączku z dżemem.
Pączki i żelki to raczej nie idzie w parze. Wracając do tej waluty, teraz pożywienie jest naszą walutą, możemy sobie stworzyć kolejną postać do naszego stada. Oczywiście mamy ograniczoną liczbę miejsc. Tutaj małe będą sobie dorastać, na razie będą się bawić, raczej broić i tego będziemy się spodziewać. Tą oraz wiele innych gier możesz kupić taniej na G2A. Teraz z kodem AGU masz 3% zwrotu na kolejne zakupy. Szczegóły znajdziesz w opisie. Tutaj jest woda, więc na pewno będzie można sobie łowić ryby, ale no właśnie, bo w sumie przede wszystkim warto byłoby się zaznajomić, co możemy w naszej wiosce zbudować. Jak już oczywiście nasze stwory urosną i będziemy mieć wystarczająco dużo jedzonka, żeby sobie to wszystko zbudować. Drewniane rogi i oszczepy. Myślę, że zaczniemy od oszczepów, to będzie nasz priorytet, ponieważ tak jak mówiłam, chcemy pozbyć się mieszkańców wioski brązowych. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Tutaj pieką pianki i głównie tym się zajmują. Chociaż z drugiej strony, w sumie może takie żelkowe to byłyby odpowiednie. Zobaczcie, one tak całkiem urocze wyglądają. Szczególnie, że trochę mu się chyba pianka przypaliła. No nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić. Zobaczymy najpierw, jakie plemię powstanie wcześniej. O, widzę, że tak samo i u mnie tutaj zajmują się pieczeniem pianek. Dwóch już mamy dorosłych. I zobaczyłabym, czy my możemy łowić ryby bez żadnych oszczepów rybackich, ościeni i tak dalej, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Nigdy nie pamiętam tego, gdzie była ta woda. Tutaj była w tę stronę woda. Spróbujmy. Zobaczymy, czy we dwójkę sobie poradzą. Tutaj w ogóle jakieś stwory. I to też jest fajne, że możemy zdobyć teraz również jakiegoś stwora, na przykład zawołać, żeby do nas sobie przyszedł, do naszego statka. Więc sobie weźmiemy takiego stwora. Zobaczymy, czy będzie chętny, żeby sobie u nas mieszkać. Wygląda śmiesznie, dziwnie, jako śmiornica, która wyszła na ląd. Stwierdziła, po co mi 8 tych odnóży, ja wychodzę, będę łazić i jeszcze w ogóle takie ma palczaste dłonie, stopy. No śmiesznie, śmiesznie. Widzę, że już mój stworek przybiegł tutaj. Tylko nie za bardzo jest chyba zdecydowany, komu dać tą kość. Uuu, jaka fajna kość. Patrzcie, zobaczcie stwory, jaką mam fajną kość. O, ten biegnie, spanikowany. To jest ten, którego wybraliśmy my, więc nie wiem, czy zgodzi się, żeby wziąć sobie naszą kość. Fajnie byłoby wziąć alfę, zabrać od stada. Ej, czy ty nie chciałbyś takiej kości? Zobacz, leży sobie taka samotna. No dobra, najwyraźniej ten stwór jeszcze nie jest na to gotowy, więc spróbujmy sobie pójść do innego gatunku. Co ty się zawiesiłeś tutaj? O, czy teraz się uda? Patrzcie, teraz wziął! Teraz wziął. Jak my poszliśmy, to wziął i udomowiliśmy go niby, więc okej. Okay. Wystarczyło po prostu pozwolić mu samemu wziąć, oddalić się na chwileczkę. I teraz nagle mój stwór czuje władzę nad tym stworem, będzie go zaganiać do zagrody. Muzyka bardzo radosna, wszyscy się cieszą. Tutaj w ogóle ktoś poluje. Aha, to ten koleś, z którym mieliśmy się ewentualnie zaprzyjaźnić, żelek, postanowił łowić koło nas ryby. Skoro wspólnie łowimy ryby, to wygląda na to, że całkiem się dogadują, więc naturalnie wyszło, że raczej sobie zdobędziemy przyjaciela, wiecie? Myślę, że to będzie dobrą opcją. Także weźmy sobie drewniane rogi i to dzięki nim będziemy próbować zaimponować nowemu gatunkowi. W międzyczasie trochę moje stwory zgłodniały. Tutaj dalej prowadzi bardzo powoli do zagrody kolejne zwierzę, jeden z naszych członków plemienia. Tylko on jest głodny, więc będę musiała na pewno postarać się go nakarmić. W międzyczasie myślę, że możemy zarządzić też posiłek. Wódz może tutaj sobie przyjść, popiec na przykład pianki albo potańczyć przy ogniu, bo w sumie dlaczego by nie? I zaraz jak zjemy posiłek, przygotujemy się do wyprawy. O, tutaj proszę bardzo, tańce samotne przy ognisku. Gdzie, nie wiem tylko, gdzie zgubił wódz swoje sprzęty. Okej, okay, jeśli zjedliście, to też możecie sobie jak najbardziej potańczyć. O, tu widzę, że jest bardzo głodny, to już biegnie sam, żeby coś zjeść. Okej. Okay. Tutaj prawdopodobnie powinny być już jaja i tak chyba się składa, że te jaja powinniśmy móc zebrać, ale chyba jeszcze jest za wcześnie. Chyba jeszcze więcej tych jaj musi tutaj się zdobyć, żebyśmy mogli to zrobić. Okej, okay, widzę, że większość się najadła. Wodzu, ty też możesz sobie zjeść. Ty też możesz sobie zjeść. Wszyscy robimy sobie przerwę. I tak, weźmiemy sobie trzech albo czterech i wodza. Niech oni sobie wezmą rogi. Ten jeden, który właśnie sobie niesie jedzonko, on będzie dalej to jedzonko zbierać. Także tym się będzie zajmować. Wyślijmy go na zbieranie jedzonka.
I skoro jesteśmy już najedzeni, skoro jesteśmy już szczęśliwi, pójdźmy do wioski brązowego. No i spróbujmy oczywiście zaimponować im. Ej, halo, wszyscy śpią? Czy ktoś tutaj z nami porozmawia na przykład? Bo w sumie to idziemy. Widać ewidentnie, że śpią. O, tam komuś wystaje. Dobra, wódz wyszedł, wychodzą. Skoro my się zbliżamy, to stwierdzili, że jednak nie będą spać. Przerwą swój sen. Nie wiem, jakieś dziwne czujniki snu mają. No w każdym razie my przylecieliśmy pogadać, a tak naprawdę zaimponować im. Więc zacznijmy od tego. Zróbmy tutaj niesamowity koncert, tak żeby byli jak najbardziej zachwyceni. Mamy przewagę liczebną, więc to jest akurat bardzo fajne. I na szczęście mamy to, czego oni oczekują od nas, czyli drewniane rogi, więc możemy piękne utwory im tutaj zagrać. Oczywiście na początek idzie dość łatwo, jak pojawią się kolejne plemiona, kolejne instrumenty i tak dalej, na pewno będzie troszeczkę trudniej. Jesteśmy już znajomymi, ale nam zależy na prawdziwej przyjaźni, żeby dali nam swój totem. No i oczywiście rzeczy, technologię, którą oni sami odkryli, żeby się z nami podzielili nią. Oni tutaj, jak widzicie, mają te ościenie rybackie, co nam się bardzo, bardzo przyda. I mają też marakasy, o ile się nie mylę, więc to też będzie dobrą opcją. Okej, mamy nowego sojusznika. Zobaczcie, noty 10 na 10, więc uważam, że to jest coś dobrego. Przy okazji powstały nowe plemiona, ale do tego wrócimy za chwilę. Ponieważ teraz trzeba zrobić taniec, który symbolizuje naszą radość, że mamy nowego przyjaciela. Odblokowaliśmy dwie rzeczy, te, które oni mieli tutaj u siebie. No i zdobywamy nasz pierwszy totem. I pierwszy totem będzie totemem radości, ponieważ zdobyliśmy sojusznika poprzez przyjaźń. I problem polega na tym, że widziałam tam na mapce, że jest plemię, które jest bardzo agresywne, więc być może będziemy musieli się go pozbyć tak, żeby on nam tak za bardzo nie zagrażał. Ale zobaczymy. Zobaczymy przede wszystkim, jak wygląda. W międzyczasie nasze plemię się rozrosło, nasza wioska się rozrosła. Wzrósł prestiż mojego plemienia, więc to jest fajne. Plus jeszcze dodatkowo mamy możliwość zrobienia większej liczby mieszkańców naszego miasta. O, trzech nam wzrosło. Więc sobie stworzymy tutaj trzech dzieciaczków. Niech oni tutaj sobie urzędują. A jak już nazbieramy odpowiednią ilość jedzenia, to sobie zbudujemy kolejne budynki. Warto byłoby się przyjrzeć też tym wioskom. Mamy jedną agresywną, jedną super zadowoloną, czyli brązowych, których teraz są naszymi przyjaciółmi. Lazurowi są też średnio zadowoleni, ale zobaczmy, co tam u lawendowych, co to za gatunek. Szczerze, akurat ten gatunek, oni w ogóle, czy oni tutaj robią daba? Okej, oni naprawdę robią daba. Chciałam powiedzieć, że ich się pozbędziemy, wiecie, bo tak średnio mi pasuje dabujący gatunek. Wyglądają tak zwyczajnie, więc myślę, że nimi się zajmiemy w pierwszej kolejności, pozbędziemy się ich. Wioska lazurowych. Myślę, że wioska lazurowych... Okej. Przez moment myślałam, że to jest jego głowa, taka, wiecie, świecąca. Tak bardzo ładnie wkomponowana w kolor tego stwora. Myślę, że się z tym stworem może zaprzyjaźnimy. Jeszcze nie wiem, myślę, że zobaczymy, jak to będzie się wszystko kierowało. A tutaj mamy bardzo agresywnego stwora, który wygląda całkiem sympatycznie. I wiecie co? O, jakie tu są stwory piękne! Ja chcę takiego stwora w mojej zagrodzie, wiecie co? Tym przyniesiemy prezent, ponieważ no, chcemy troszeczkę zmienić stosunki, więc przyniesiemy im prezent. I jednocześnie weźmiemy sobie takiego stwora do siebie, bo wygląda przeepicko. Moim zdaniem genialny stwór. Nasze stworki sobie idą. Oczywiście jest piękny prezent, muzyka, kokardy i wszystko wygląda naprawdę świetnie. I tak, zostawimy prezent. Zobaczymy, jak oni na to zareagują. Machają tak jakby, a idźcie z tym, weźcie sobie to gdzieś tam, po co mi to? Ale widzicie, że zmienili stosunek do nas, więc stali się mniej agresywni. Ci z kolei się stali bardziej agresywni. O, i od razu się zebrali za jedzenie. Ciekawi mnie tylko, czy oni mogą jeść rośliny, czy nie powinni jeść mięsa.
I jednocześnie ktoś przyszedł do nas z darem. Weźmy sobie tego jednego stwora i zobaczmy, kto tutaj do nas przyszedł z darem. Kto tutaj nam niesie prezent. Bo też powinniśmy tutaj zaraz zobaczyć na horyzoncie zbliżające się gatunki z prezentem. Ale póki co szczerze nic nie widzę. Widzę tylko objadające się stwory, które nic nie robią. I warto byłoby... O, dobra, słyszę już, muzyka jest. Czyli żelek przyniósł nam jedzenie. Bardzo fajnie, bardzo dziękujemy. Na pewno bardzo się przyda. Okej, okay, odbierzmy prezent. O nie, 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 tylko nie tymi stworami, czekajcie. Bo tutaj te stwory, one próbują... Próbują wziąć sobie gatunek. I zobaczcie, jak on w ogóle kolory nabrał dzięki temu, że jest w moim stadzie. Okej, okay. Wracamy do gniazda. Jest trochę zamieszanie, ale musimy to opanować. Tutaj był ten prezent. I ktoś widzę, że już go rozpakował. Nie poczekali na mnie. Okej, okay. W takim razie tak. My zobaczmy, co odblokowaliśmy. I co byśmy sobie zbudowali. Myślę, że ościenie rybackie to jest coś, co przede wszystkim sobie zbudujemy, bo to nam pozwoli łowić wydajniej ryby. I w tym momencie wszyscy, którzy są tutaj w domu luzem, niech sobie wezmą te ościenie, bo musimy dużo, dużo jedzenia zdobyć. No dalej, szybciej, czekamy na ciebie. Okej, musi najpierw widzę odłożyć resztę jedzenia, które zbierał, bo to był akurat zbieracz. Tu słyszę już, że zbliżają się z nowym zwierzakiem do gniazda. No i idziemy oczywiście na łowisko. Tutaj będą wszyscy łowić ryby. Myślę, że to jest całkiem wygodne. I tak, tutaj mamy nowego zwierzaka. Zobaczmy, czy mamy jakieś jaja do zebrania. Tutaj wygląda na to, że jaja są do zebrania. Okej, czyli ten jeden stworek, który nie wziął ościeni rybackich, może zebrać sobie jaja. No naprawdę powiem szczerze, że ten stwór wygląda super. I jeszcze te barwy, jakie on przybrał w momencie, kiedy dołączył do nas. Tutaj jest w ogóle pawie oko. Bardzo ciekawe stworki. I tak, myślę, że zbudujemy sobie zaraz coś jeszcze. Marakasy, oszczepy. Myślę, że oszczepy, żeby było czym się bronić. W razie czego, to może z tej strony. Także mamy już oszczepę. Zostaje nam zrobić marakasy i wtedy będziemy mogli ewentualnie zaimponować innym stworom. I warto byłoby spojrzeć, co mają pozostałe plemiona, żeby odblokować ewentualnie. Tu mamy wioskę podpalaczy. Ewidentnie widać, tutaj są podpalacze. I w sumie miałam z nimi się zaprzyjaźnić, ale z drugiej strony, skoro oni są podpalaczami, to może warto byłoby ich zniszczyć jednak, wiecie, no, żeby przypadkiem nie podpalili nam wioski. Mają też marakasy, też ościenie rybackie, więc w sumie mało przydatne na ten moment. Myślę, że zostawimy sobie ich na koniec. W ogóle powiem szczerze, że strasznie dużo jest takich robaczkowatych stworów na tej planecie. Niby pączek z dżemem, niby słodki, ale stwory są takie dość robakowate. Tak przynajmniej wyglądają. No i oczywiście ten stwór epicki, on też tutaj jest i na razie, póki nie zbliży się za bardzo do mojego gniazda, do mojej wioski tak właściwie, to nie będziemy też się tutaj zbliżać. Także tego sobie zostawimy na później, przynajmniej dopóki nie będzie agresywny. Tutaj co mamy? Mamy coś a la młyn. To jest chyba do zbierania jedzenia z drzew. Mamy kostury leczące, no i jakąś kuźnię. Tutaj mamy włócznie, także też dość ciekawe. Tutaj powstały jeszcze wioska lawendowych. I ci dabujący, oni mają tutaj topory, instrumenty. I w sumie tyle. W takim razie już wiemy mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Myślę, że warto byłoby zarządzić posiłek, bo... O nie! Gdzieś nam stwór właśnie zginął. Miałam go zaznaczonego, chciałam go wysłać na jedzenie, a on umarł. Dlaczego te stwory umierają? Czy ktoś nas atakuje? Halo, halo, czy tutaj jest jakieś niebezpieczeństwo? Wódz! Dlaczego wódz zginął? Co się stało? Czy jakimś cudem... Zaatakowało nas coś i zaczęło nas wybijać? Nie mam pojęcia, ale w tym momencie nie mamy wodza. Musimy poczekać, aż wódz się narodzi. W międzyczasie mamy tutaj walkę w innych plemionach. Różowy nie lubi naszego plemienia. Znowu podejrzane sprawy. Naprawdę nie wiem, co się stało z moim wodzem. Na szczęście mamy nowego wodza. Mam nadzieję, że ten wódz będzie trochę bardziej uważał na siebie. Aha, tutaj mamy w ogóle zwierzęta. To nie są zwierzęta! Zobaczcie, to może rzeczywiście nas zaatakowali.
W takim razie musimy się zabezpieczyć. Zobaczmy, czy mamy oszczepy. Oszczepy mamy. Załóżmy wszyscy oszczepy. Wszyscy, którzy są tutaj, niech te oszczepy założą. Bo bez sensu jest walczyć w pojedynkę bez narzędzi, kiedy on tutaj przyszedł nas podpalić. I wiecie co? I coś czuję, że następnym razem pozbędziemy się lazurowych. To jest zdecydowanie pewna rzecz. Na razie jednak zabijmy go, żeby nam tutaj nie przeszkadzał. Kurczę, w ogóle rzeczywiście sporo ich tutaj przyszło. Niby był komunikat, że najeźdźcy na inne plemię najeżdżają, a tymczasem ci się zakradli do naszej wioski. Okej, udało się, więc myślę, że zasłużony posiłek, a ja się z wami już dzisiaj pożegnam. Jeśli wam się odcinek podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować kanał, żeby śledzić to, co robię, koniecznie z dzwonkiem, żeby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam was również na fanpage, na grupę, linki do mediów społecznościowych macie w opisie, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!